Witajcie na kanale Rizer w nowym odcinku Jurassic World Evolution i wracamy do gry. W tym samym miejscu, w którym skończyliśmy, wysyłana jest teraz jednostka, żeby zbadać tutaj te dinozaury, czemu one są chore. Tutaj jest, nie, dobra, tutaj są strażnicy, czyli musimy wysłać jeszcze tych medyków, oni mają tutaj policzone. Mamy jakieś zarażone dinozaury, nie wiem czemu. Są cztery, a trzy mam na czerwono. Może one mają po prostu jakieś podwójne choroby. Ale trzeba będzie tu sprawdzić. Komfort jest, więc powinno być ok, ale faktycznie musimy szybko tą jednostkę wysłać. Niestety te jednostki mi się tutaj bardzo blokują. Wydaje mi się, że to jest też kwestia tego, że ten las jest taki bardzo tutaj gęsty. Wysłałem też nową ekspedycję. Mają pojawić nam się trodony. Kasa już nie ucieka, więc możemy spróbować zrobić tą zagrodę. Gdzieś tutaj. Wiecie, nie wiem jak to duże musi być, ale spróbujmy zrobić to może w ten sposób. Będzie trzeba też niestety, widzę, zrobić. Dodatkową elektrownię. Te trodony, ich będzie dużo, więc pewnie też musimy jakąś taką większą tą zagrodę zrobić. Tu powinno być jakieś przejście. No nie wiem, mam nadzieję, że taka będzie ok. Zobaczymy, czy te trodony są trochę łatwiejsze w utrzymaniu niż te dilozaury, bo te dilozaury to strasznie żałuję. Myślę, że możemy postawić to gdzieś tak tutaj, nie? Bo zasili to i ewentualnie jak jeszcze coś będziemy budować, to też tą nową, chyba że trzeba będzie to zburzyć, żeby nowe postawić. Dobra, czekajcie, mobilna jednostka. Co my mamy teraz zrobić z tymi? Ranny, połknięty telefon, to on wyszedł gdzieś na zewnątrz. Do placówki musimy go dostarczyć, czyli musimy go uspać. Dobra. Tamten jeden chyba wyleczony, a tutaj... Dostarcz do obiektu też, no to trochę lipa, musimy go szybko w takim razie też uspać. Dodamy mu jeszcze jedno zadanie, bo nie mogę dwóch dinozaurów trzymać w jednym miejscu. Czemu mam trzy? Aha. To czyli tego też będziemy musieli uspać. Też do placówki. Najłatwiej byłoby zrobić więcej tych placówek, ale... To nie oznacza, że to jest też dobre rozwiązanie. Mamy... Znaleziono dwa. Dwa? Alozaury? Ja myślałem, że trodony wysłałem. No dobra, to niech będzie. A właśnie, może nie wysłałem na trodony, bo się bałem, że będzie tak samo jak z tymi dildosami. To przetransportujemy. Mam nadzieję, że im tutaj będzie dobrze. I od razu wyślimy ekspedycję po te trodony w takim razie. Trodon, kogo tam wyślemy? Cyk. Nie ma różnicy. Możemy chyba też badania zacząć robić. Czy gdzie są te badania? Nie wiem, czy warto. Na pewno warto te leki badać, nie? Gruźlica. Zróbmy to. Nie wiem, jaka tam jest różnica. Cztery punkty, rozpocznij. Drugiego chyba nie mogę. Czy mogę też? Dobra, mogę. No to... Myślę, że te choroby będą dobre. I na budowlę już pewnie nie będę mógł. Personel jest zajęty, dobra. Poza tym ten gość ma tylko dwa punkty, także on by sobie wyszukał. Musimy poczekać na ten transport. A i teraz tak, szybko przetransportujmy tego do medyków, żeby go wyleczyć i się zająć tymi następnymi. A, no i widzicie, i wysłałem na badania. Będę musiał pamiętać, żeby przydzielić później tych medyków. I od razu zobaczymy, czego będzie tym gościom tu brakowało. Musimy też rangersów tu zaraz wysłać. Dodaj zadanie, żeby one sprawdziły ich. A, ja bramy nie zrobiłem. Czekajcie, szybko brama. Zrobimy bramę może tutaj, a tu będzie galeria. Jeszcze w ogóle musimy też zrobić tą galerię. Coś tak kiepsko mi to wyszło. Dobra. Badania jedne skończone, więc będziemy mogli wysłać zaraz transport. Teraz tak bardziej muszę pauzować. Tak, tu anuluj.
Dobra. I zrobimy ścieżkę. Dobra. I zobaczymy. Przypisz naukowców do tego dinostwora. To muszę aż 3 przypisać. Albo zatrudnić jakiegoś lepszego medyka. Dobra, to nie będzie długo trwało, spoko. Więc za chwilę od razu transport. Zobaczmy, czy mamy już o nich informacje. Dobra, mamy informacje o nich. Stakes are as high as they've ever been, if I'm not mistaken. And I'm not mistaken. We are on the cusp of achieving a new relationship with the dinosaurs. Forging revolutionary ideas because we're able to better understand the past. And boy, do we now. We're trying to put those accidents behind us. Well, if I may, there are no accidents. Simply undiscovered reasons. Our mistake, humanity's mistake, is believing that we want to know the truth when the lie is more than enough to sustain us. These genetically manufactured dinosaurs, they're as real as we chose to make them. We've manipulated and crossbred dogs and cats and livestock for years. Why? Not for what they need, but for what we want out of the animals. And you think that's what we're doing now? You tell me. Any contact, no matter how slight and reasoned, introduces change. Is that not correct? Dr. Dua, enlighten us. For now, it's what we have to accept. Our job, my job, is to make sure these animals have the best care. As for the rest, let come what may. Yes, yes. How wonderfully chaotic of you. Dobra, bo widzicie, tutaj nam się zaliczyło. Gotowy do transportu, no ale to już go przetransportowaliśmy, prawda? Tak. Perfect. Well, considering we can't let them run free and the dinosaurs will never really know the life they should be living. Zaraz zobaczymy, czy to jest okay. I guess we should be happy. But are we happy? Sorta? Okay, something's bothering you, and it's not me. No. So, what gives? This park. Oh. This isn't the dinosaur's final stop, is it? No, of course it's not. How could it be? Mam nadzieję, że jeszcze ta it's kampania too dangerous nie zakończy to have these się. Animals this close to civilization. To z tymi trudonami. They go, we go. You mean that, Owen? You realize what you're saying? We're a team. I know you, Claire. You won't turn your back on them. Which is a bad idea, by the way. Never do that. And neither can I. These animals are a destiny that we can't escape. Not just you and me, everyone. That's something the Earth needs to come to terms with. Yeah, we either make this planet right, or the dinosaurs. They'll make it theirs. Spoko, dobrze nam tutaj idzie. Nie mam kolejnego zadania. Więc coś tak czuję, że ono się zaraz zakończy. Tu musimy dać kolejnych lekarzy. Dobra, i wszystkie będą zaraz zdrowe. Znowu noc idzie. Transmisja przychodząca. Mamy trodony. Aj, nie zrobiłem im klatki, tak? Dajcie mi te 2 minuty. Zrobimy... no i misję mamy zakończoną. Yosemite. From the language of the Miwok tribe, it means the Valley of the Killers. Fitting, isn't it? The strong prey on the weak. The hunter and the hunted constantly optimizing their size, their appearance, their strength, their vision, their speed. The mind becoming ever better at that one task necessary for survival. Huh. Evolution is a never-ending arms race that continues to this day. That's life.
It embraces change. And now dinosaurs have returned to the Valley of the Killers. The question isn't, do they belong in Yosemite? They most certainly do. No, no, the question is, will they stay? Czy to oznacza, że kampania też jest zakończona, bo nie było tych wodnych, także... A, dobra, jeszcze widzicie, jedna misja się tutaj znajdzie. Tu mamy jakiegoś mozozaura chyba. A nie, czekajcie. Dobra robota, udało ci się ukończyć tryb kampanii. Może teraz czas wypróbować park w trybie teorii chaosu. Pomóż doktorowi zrealizować jego marzenie, jednocześnie poznając podstawy tworzenia bezpiecznego parku. Aha. Tu jest ta teoria chaosu, tu jest jakiś tryb wyzwanie, tu jest tryb sandboxowy, czyli tryb kreatywny. Zaraz zobaczę. Dobra, słuchajcie, wyzwania to jest po prostu jakaś tam budowa na czas, także wydaje mi się, że to jest słabe. Mamy też tutaj tą teorię chaosu, czyli powrót do przeszłości i... jakieś takie jakby chyba oddzielne kampanie, więc wydaje mi się, że będziemy mogli to spróbować w następnym odcinku. Zacznę od tego najtrudniejszego, tu są wodne i zobaczymy jak to nam pójdzie, a w dzisiejszym to będzie wszystko, także dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, zasubskrybujcie, jeżeli jesteście nowi i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!